detar trildang matril pei sawa gangle jung yin te melong leni rang zug dak rang zug dang dua leni meshin du tenching treljung sultene tokpa dirni sal jija. Czyli po polsku, co jest korzeniem pomieszania i niepomieszania? No tutaj autor stawia takie pytanie. Już wspominałem o tym kilka razy wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę. Słowo tryl, które jest skrótem od trylpa, oznacza bycie w stanie ułudy, nierozumienie prawdziwej natury, nierozumienie tego, co się widzi. Więc takim słowem trylpa można też powiedzieć, jak na przykład udało nam się wprowadzić kogoś w zupełne, jak to powiedzieć, takie zupełnie kogoś oszukać, wmówić komuś, że coś innego jest w sytuacji. On wchodzi w jakąś sytuację i nie widzi rzeczy, jakimi naprawdę są, tylko zaczyna wierzyć na przykład, że ci aktorzy, których tam ustawiliśmy, żeby rozegrali pewną, tu zaraz przychodzą mi scenki z różnych filmów, aktorzy gangsterskich, którzy ustawiają, prawda, jakąś sytuację po to, żeby kogoś nabrać, i ktoś wtedy jest w stanie trylpa. Wierzy w coś, co nie jest prawdziwe. To też określa słowo trylpa, coś takiego. Bycie zwiedzionym, bycie w stanie ułudy, i tego słowa używa się do naszego stanu, określającego nasz sposób obecnie funkcjonowania w samsarze. Widzimy rzeczy, jak nam się przejawiają, ale nie widzimy, jakimi naprawdę są, tylko ulegamy takiej ułudzie, złudzeniu. Bierzemy błędnie pozorną rzeczywistość za jakąś faktyczną prawdę, tak jak to naprawdę jest. I ten stan właśnie podlegania ułudzie oraz drugi stan matrylpa. Matrylpa, czyli bycie niezłudzonym. Komentarz Lodrotaje mówi wyraźnie też, że to słowo trylpa oznacza, że jesteśmy w tym stanie, w którym 8 aspektów naszej uwarunkowanej świadomości, tych 8 aspektów świadomości, które właściwie można powiedzieć konstytuują taką zwyczajną, czującą istotę, która jest w samsarze, to można postawić jako znak równości. Trylpa równa się bycie w stanie, w którym przejawia się 8 aspektów uwarunkowanej świadomości. Można postawić tutaj znak równości, że jest to samsara. A z kolei matrylpa, bycie wolnym od ułudy, oznacza, że przejawia się aż 5 aspektów mądrości pierwotnej. Zamiast z powodu tej ułudy doświadczać 8 uwarunkowanych świadomości, będąc wolnym od ułudy, od iluzji, od niewiedzy, przejawiamy czy też doświadczamy 5 aspektów mądrości pierwotnej. Można nazwać to nirwaną, nie w znaczeniu tej małej nirwany Hinajany, która polega na wygaśnięciu, ale tej wielkiej nirwany Mahajany, która jest poza wygaśnięciem albo popełnianiem błędów samsary. Więc skąd bierze się jedno i drugie? Jak rozumieć, skąd to się bierze? Otóż autor, Karmapa Rangdzung Dongje, mówi, przedstawię to jasno. Faktycznie to w polskim nie da się utrzymać dokładnie takiej składni, jak jest w tybetańskim, to przedstawię to jasno odnosi się do samego końca. Sal dzidzia. Sal znaczy sal, taki, na przykład ktoś może mówić coś bardzo jasno, salwa. Albo, no tak wystarczy w ten sposób. I dzi znaczy wyrazić, wypowiedzieć coś słowami. Coś słowami. To dzia to jest końcówka gramatyczna, nie przejmujmy się. Więc jasno to wyrażę, jasno to przedstawię, aby mogło powstać zrozumienie współzależnego powstawania. W taki sposób, jak widzi się własne odbicie w lustrze i, lub jak na podstawie dymu wie się o istnieniu ognia. Zachęcam do spojrzenia do komentarza Lodrotaje, który w tym polskim tłumaczeniu tego się będę trzymał, który mówi w ten sposób. Możliwość rozpoznania samemu, z czego i jak wyłania się ten wspólny rdzeń, czy też korzeń, można przetłumaczyć,
cała, korzeń przetłumaczył jako rdzeń, jak najbardziej uprawnione. Zarówno ułudy będącej samsarą i aspektem świadomości uwarunkowanej, jak i nieułudy będącej nirwanem i aspektem mądrości pierwotnej czy świadomości pierwotnej. Oraz uczenia, czyli w jaki tak przedstawi, żebyśmy mogli to sami zrozumieć i żebyśmy byli w stanie dzięki temu innym przedstawić uczenia tego innych. No i to ukaże, jak na przykład ze zwierciadła oczyszczonego z patyny rozpoznaje się, dlaczego oczyszczonego z patyny. No w Tybecie nie mieli takiej techniki, czy w starożytnych Indiach, takiej techniki, żeby szkło pokrywać czymkolwiek. Może ktoś z Was wie, co jest tam z drugiej strony, nad jaki rodzaj metalu. Bo nie jest to przecież srebro, ale coś tam jest natryśnięte, że dzięki temu, że szyba jest taka gładka, to patrząc na wskroś przez szybę widzimy odbicie. Dawniej lustra robiono z takiego wypolerowanego kawałka metalu. Czasami te dobrej jakości lustra były pokryte srebrem i to było hiperwypolerowane, nie było przez szybę. Dlatego takie lustro z biegiem czasu pokrywało się patyną i stąd jest ten przykład stary, że oczyszczone z patyny. Mówiąc krótko, takie po prostu dobre, czyste, przejrzyste lustro. Po tym rozpoznaje się obraz własnej odbijającej się twarzy. To czy ona jest, ten obraz jest piękny czy brzydki. Podobnie, czyli tak jak w lustrze bezpośrednio się widzi naszą własną twarz, tak w oparciu o niesplamione instrukcje lamy oraz sutry, tantry i siastry. Sutry i tantry oczywiście odnosi się do dwóch kategorii nauk Buddy. Siastry to komentarze do tychże nauk. Uzyskawszy doskonałą wiedzę płynącą ze słuchania i rozmyślania, rozumie się sposób, w jaki mają się dwie prawdy. Prawda ta względna, relatywna, pozorna i prawda ostateczna, absolutna, prawda tak jak jest. Czyli przykład z lustrem odnosi się do tego, że przez otrzymywanie nauk od lamy, nauk płynących z sutr, tantr i siastr, widzi się bezpośrednio tak, jak jest. Drugi przykład, tak jak z wyłaniającego się dymu wnioskuje się istnienie ognia, podobnie dzięki powstawaniu w strumieniu umysłu całkowitego urzeczywistnienia medytacji ukazana zostaje również ta pierwotna mądrość tego stanu, w którym świadomość uwarunkowana nam się jest przemieniona na jesie. Czyli przykład z ogniem jest przykładem przedstawiającym to, jak poprzez wnioskowanie i doświadczenie medytacyjne zobaczymy sami, jak to jest. Z punktu widzenia naszych przyzwyczajeń umysłowych, interpretowanie tych dwóch przykładów wydaje się trochę odwrotne, bo jak patrzymy na to, że widać dym, więc mówimy sobie, ok, na pewno musi być ogień, nie ma dymu bez ognia, to nam się kojarzy, że to powinno być przykład dotyczący wnioskowania, a nie bezpośredniego poznania. Prawda? Tutaj jest, ale nie będziemy się samego tego sposobu, czy powiedzmy logiki podejścia do przykładu, nie będziemy się chwytać, bo nie ma takiej potrzeby, nie ma w tym jakiejś tam drugiej głębi. Nam się kojarzy, że tak jak w lustrze to widzę bezpośrednio swoją twarz, a o tym, że jest ogień poprzez dym, dowiaduje się przez wnioskowanie. Tymczasem tutaj te przykłady mówią, że przykład z lustrem dotyczy mądrości płynącej ze słuchania i z przemyśliwania, a przykład z dymem odnosi się mądrości płynącej z medytacji. Pamiętacie na początku, kiedy mówiło się o tych okolicznościach, w jakich Karmapa Rangdzung Dorje ułożył ten tekst, to mówiło się, że doprowadzenie do tego, można powiedzieć, etapu, na którym stał się takim odpowiednim, autorytatywnym autorem,
polegało na tym, że najpierw słuchał wiele nauk, przemyśliwał je i później poprzez praktykę doprowadził do bezpośredniego urzeczywistnienia. Jest to wciąż i wciąż na każdym kroku, zarówno w naukach sutr, jak i tantr podkreślane, że tym, co nas wyzwala z samsary, jest prajna. Prajna, po tybetańsku sierab, czyli to jest ta mądrość, pamiętam, że też już dyskutowaliśmy definicję tych słów prajna, czyli sierab i jesie, to co tłumaczymy jako mądrość pierwotna. Ta sierab, czy też prajna, mówi się, że ma trzy rodzaje. Przypomnę i mam nadzieję, że Was nie zanudzam w ten sposób. Takie rzeczy warto wiele, wiele razy powtarzać, aż się dobrze utrwalą. Są trzy aspekty prajni. Tipei sierab, sampei sierab i gompei sierab. Tipa znaczy słuchać, słuchanie nauk. Z tego powstaje mądrość. Nie jest tak, że ktoś sobie siada i sam wymyśla swój buddyzm. Wnioskuje, dochodzi do... Przez własne rozumowanie dochodzi do mądrości Buddy. No, nie będziemy teraz może uzasadniać logicznie, dlaczego. Po prostu doświadczenie wielu, wielu pokoleń pokazuje, że to se nie da, tak się nie dzieje. Najpierw ktoś musi poznać nauki. Dzięki temu pozbyć się błędnych poglądów, poznać nauki i następnie je przemyśliwać. Ten drugi aspekt to jest właśnie to sampei sierab. Sampa znaczy rozważanie, analizowanie. Należy tutaj do tego również stawianie pytań, wyjaśnianie wątpliwości. Tak jak w modlitwie Mahamudry trzeci Karmapa mówi, że słuchanie nauk rozprasza mroki niewiedzy. Przez analizowanie usuwa się wszystkie wątpliwości. A potem, jak przez analizowanie usunie, to analizowanie to jest właśnie przemyśliwanie, a co by było, gdyby nie tak było, a dlaczego tak jest, a co z tego wynika. W tym procesie analizowania w studiach tybetańskich bardzo często są prowadzone te debaty. Jeśli widzieliście gdzieś w internecie albo na żywo, jak przypomina to z naszego punktu widzenia często kłótnię pijacką, krzyczą na siebie, klaszczą, tupią i tak dalej. To są różne takie sposoby, które są jakby próbą odwrócenia uwagi i rozproszenia kogoś po to, żeby... No dzięki temu uczymy się, że nawet w takich trudnych warunkach, żeby móc utrzymać takie jasno, przytomne rozumienie. I faktycznie, że wygląda to z boku zabawnie, póki się ktoś nie przyzwyczai, ale dzięki temu uczymy się, że później w różnych sytuacjach życiowych, które mogą być bardzo jakby odciągające uwagę, mogą być bardzo rozpraszające, wtedy też ktoś potrafi utrzymać taki jasny, przytomny umysł i ze swojej mądrości odpowiednio zareagować, odpowiednio zadziałać. Można powiedzieć, że to jest taki poligon, na którym się ćwiczymy do tego, żeby później stosować nauki w konkretnych sytuacjach. I trzeci aspekt prajni, ten, który faktycznie bezpośrednio wyzwala, to jest ta prajna płynąca z medytacji. My to tłumaczymy jako medytacja, ale przypomnę jeszcze raz, w nabieraniu wprawy, czyli stosowaniu nauk zarówno w sesji medytacyjnej, jak i pomiędzy sesjami medytacyjnymi. Instrukcje nie tylko Mahamudry, ale wszystkich innych praktyk, również Vajrayany i tak dalej, zawsze należą do tych dwóch kategorii. Instrukcje, co robić w czasie wchłonięcia medytacyjnego, w czasie sesji medytacyjnej i co robić pomiędzy sesjami medytacyjnymi. I pewnie znowu zanudzę po raz 180 powtarzając, że często się spotykamy z takim błędnym, z powodu również tego tłumaczenia, że gompa tak jakby się sprowadzało tylko do siedzenia w medytacji, a gompa to jest nabieranie wprawy w stosowaniu nauk i w sesji medytacyjnej i pomiędzy sesjami. A bardzo często nawet starzy buddyści nieraz tak interpretują, że jakby praktyka sprowadzała się tylko do siedzenia na poduszce medytacyjnej. Wciąż się słyszy gdzieś tam przechodząc tu i ówdzie, podsłuchując rozmowy, wciąż się słyszy, a ile ty dziennie praktykujesz? Ktoś mówi na przykład pół godziny. A poza tym co? Zostawiam, zapominam, buddyzm nie stosuję? Nie, praktyka jest
W najlepszym przypadku byłaby 24 godziny na dobę, no ale raczej we śnie i w głębokim śnie bez marzeń sennych i w stanie śnienia zazwyczaj nam się nie udaje zastosować nauk, ale przynajmniej w stanie na jawie powinniśmy stosować. Tak więc mamy te trzy rodzaje prajni i przykład pierwszy dotyczący zwierciadła odnosi się do dwóch z nich. Słuchanie i przemyśliwanie. Poprzez poznawanie w ten sposób nauk możemy dowiedzieć się, jak to jest. A ten przykład, że widzimy dym i po tym rozpoznajemy, że musi być ogień, tutaj jest porównany do tego, że przez urzeczywistnienie medytacji ukazana zostaje również ta pierwotna mądrość tego stanu przekształconego, w którym uwarunkowane mądrości są przekształcone w mądrości. Można to w pewien sposób odnieść do pewnego tła. Czy podnosiłaś rękę, bo pytanie miałaś? Tak. Okej, okay, dobra. Ja chciałam zapytać, bo ja nie zapytałam, jest Tipei Sierab? Sampei Sierab i Gompei Sierab. Zapisałam właśnie z rzeczy. Typa Sampa Gompa. Ty Sam Gom w skrócie. Ogólnie warto na to spojrzeć, myślę, z takiego szerszego punktu widzenia, nie tylko bezpośrednio słów tego tekstu. Jest to bardzo mocno zakorzenione w tradycji indyjskiej w ogóle, nie tylko buddyjskiej, ale w tradycji indyjskiej. Ale myślę, że to nie jest tylko kwestia indyjska, tylko taka, można powiedzieć, no, ponadkulturowa, że jeżeli chcemy dowiedzieć się o czymś prawdy, to właściwie istnieją trzy źródła. Ja to pamiętam jeszcze z lat 70., jak przed buddyzmem się interesowałem trochę hinduizmem i w szczególności te yoga sutry Patanjalego. Pamiętacie, że ta klasyczna yoga jest bardzo mocno połączona z systemem Samkhya, który tutaj tak krytykowaliśmy. Ale pewne sposoby, można powiedzieć, rozumowania są szerokie, zakorzenione w całym sposobie, czy w całej filozofii indyjskiej. Pamiętam, tam była taka linijka, która mówiła pratyaksha anumana agamaha pramanani. Pramana znaczy poznanie, takie autentyczne, poznanie prawdy. Zresztą w buddyzmie jest cała gałąź wiedzy i na studiach w Siedra, na klasycznych studiach buddyjskich szczegółowo zajmuje się tym, co się nazywa pramana w sanskrycie, czyli nauka o poznaniu. Teoria poznania, w jaki sposób postrzegać prawdę, a nie jakąś przekręconą prawdę poprzez złudzenia. I mówi się, że są trzy sposoby takiego poznania. Pratyaksha to jest naoczność. Po prostu widzimy, jesteśmy świadkami i to jeszcze jesteśmy nie odurzeni czymś i widzimy, jak to naprawdę jest. Anumana oznacza wnioskowanie. I tutaj w odróżnieniu od tego, jak właśnie to wnioskowanie zostało przedstawione w tym przykładzie, ogólnie w tradycji indyjskiej daje się ten przykład, że skoro jest dym, to wnioskuję, że musi być ogień. Nawet jak nie widzę ognia, to wyciągam wniosek z całą pewnością, musi tam być jakieś źródło dymu, czyli ogień. Podobnie w tej ogólnej tradycji mówi się, że poprzez takie logiczne analizowanie rzeczywistości można dojść do zrozumienia, jaka jest prawdziwa natura rzeczywistości. I wreszcie trzecie, jeśli nie jesteśmy w stanie sami do tego dojść, agamaha. Agamaha oznacza poznanie przejęte czy też objawione. No raczej w hinduizmie się to jako objawione w tym kontekście mówi, że jakiś mędrzec czy prorok, który zobaczył, jak jest naprawdę, objawia to innym. Czyli po prostu naoczny świadek, który widział, jak jest, naoczny i wiarygodny świadek. No w buddyzmie dla nas takim świadkiem jest Budda. On, wierzymy, że jest tym wszechwiedzącym, zna prawdziwą naturę rzeczywistości, polegamy na jego słowach. A więc dlaczego o tym wspominam? Bo ja, pamiętając to tło, przez lata nawet sobie błędnie interpretowałem te przykłady, bo się nie wczytałem w ten fragment komentarza Lodrotaje. I popełniałem ten błąd, dlatego niektórzy z tych, którzy słuchają,
brali udział w moich wcześniejszych wykładach i trochę to zmyliłem, no bo kojarzyłem z tym, aha, no skoro po dymie rozpoznać ogień, to znaczy, że wnioskowanie musi być, musi należeć do tego przykładu po dymie rozpoznać ogień. Okazuje się nie, tutaj w komentarzu tybetańskim Lodro Taye, przypominam, Lodro Taye to jest druga połowa XIX wieku, on mówi, że te przykłady należy rozumieć tak, że widzenie w zwierciadle odnosi się do słuchania nauk i przemyśliwania, a przykład z dymem odnosi się do bezpośredniego urzeczywistnienia, doświadczenia urzeczywistnienia. Także w ten sposób próbuję się wytłumaczyć i wykręcić z tego, iż poprzednio mówiłem inaczej o tych dwóch przykładach, ale to nie jest takie kluczowe dla zrozumienia tekstu, który z tych przykładów do czego się odnosi. Ważne, co dalej tekst mówi. Przedstawię to jasno, aby mogło powstać zrozumienie współzależnego uwarunkowania. Czyli tu, w tym momencie, można powiedzieć, w tym zdaniu, autor już mówi o tym, co będą dalsze części tekstu objaśniać i co będzie kluczowe dla zrozumienia tego, jak funkcjonuje osiem świadomości, no i później jak tych pięć aspektów mądrości pierwotnej się przejawia. Kluczowe jest zrozumienie współzależnego uwarunkowania. Mówiłem już, pamiętam, że mówiłem poprzednio nawet o tej polskiej terminologii, czy to jest zależne uwarunkowanie, czy współzależne. Ale ponieważ jest to temat tak bardzo kluczowy, jeszcze raz sobie to powtórzmy. To współzależne oznacza, że ponieważ jest to, to dlatego jest tamto. Ponieważ jest tamto, dlatego jest coś kolejnego. Skoro jest to, to jest to, a skoro jest to, to jest to pierwsze. Jedno zależy od drugiego. Nie ma jakiejś pierwszej praprzyczyny, tylko ponieważ jest to, to jest to. Przy czym ta współzależność jest tutaj przede wszystkim taką, można powiedzieć, zależnością logiczną, a nie czasową. To nie jest tak, że najpierw musi być coś, później musi być coś. Tylko ponieważ jest to, to jest to, ponieważ jest to, to jest to. W ten sposób przejawiają się wszystkie postrzegalne zjawiska. To znaczy zarówno zewnętrzny świat, jak i wszystkie czujące istoty, które ten świat, można powiedzieć, zaludniają. A jak mówimy o światach piekielnych, to nie zaludniają, tylko co? Zapiekszają, zaduchują w światach duchów, nie wiem jak to nazwać, zamieszkują tak czy inaczej. I komentarz mówi, choć wszystkie zjawiska samsary i nirwany źródłowo wykraczają poza skrajności mentalnych wytworów. To jest coś, z czym się bardzo borykamy, jak to przetłumaczyć, co tutaj nazwano mentalnych wytworów, że wszystkie zjawiska są poza, zwykle mówimy o czterech, chociaż w niektórych kontekstach mówi się też o ośmiu, czasem tłumaczymy to po prostu jako skrajności. Po tybetańsku nazywa się to try. Try oznacza coś, co jest jakby wyrzucone, coś jakby poza, takiego bardziej na zewnątrz, ale też można to w tym kontekście nazywać skrajnościami. Bo co to są te mentalne wytwory? To jest to, że my na skutek swoich uwarunkowań za każdym razem, kiedy coś postrzegamy, a już w szczególności, jeśli próbujemy zinterpretować, za każdym razem patrzymy na to w kategoriach, czy to jest, czy to nie jest. Czy to istnieje, czy to nie istnieje. W naszej zachodniej mentalności, tak jak już mówiłem wcześniej, szczególnie teraz w czasach komputerów, które cały czas przecież posługują się tylko tym językiem, jak to tam się nazywa, binarnym, 0-1, 0-1, jest albo nie jest, jest albo nie jest i odpowiednie kombinacje tego jest lub nie jest, no tworzą wszystko.
Wszystko, co widzimy na przykład teraz na ekranie w komputerze, to jest wszystko zbudowane na być, nie być, jest, nie jest. Nawet te poszczególne kropeczki, mikrokropeczki, które się na ekranie zaświecają lub nie, dostają właśnie sygnał. Ty masz świecić, ty masz nie świecić. Żółta, niebieska, taka, masz świecić, masz nie świecić. Wszystko zero-jedynkowe. I bardzo często spotykam się z tym, że jak różni ludzie podchodzą do interpretowania nauk buddyjskich, to też utrzymują silne to przeświadczenie. To w końcu jest, czy nie jest. No, ale odpowiedz tak, czy nie. Tego rodzaju logika sprawdza się, jak widać na przykładzie komputerów, sprawdza się do opisu zewnętrznej rzeczywistości, sprawdza się w laboratorium, ale na przykład nie sprawdza się do opisu różnych stanów psychicznych. Taki klasyczny przykład, który jeszcze pamiętam z moich pierwszych kontaktów z buddyzmem, to było proste pytanie, czy jesteś szczęśliwy, czy nie jesteś szczęśliwy. Pod pewnymi względami czuję się szczęśliwy, a pod pewnymi nie. Prosta odpowiedź tak czy nie, nie ma zastosowania. Czy jesteś usatysfakcjonowany swoim życiem? No, częściowo tak, częściowo nie. Stąd w indyjskiej tradycji mamy jeszcze dwie dalsze alternatywy. Zarówno tak, jak i nie. Ani nie tak, ani nie nie. I tego rodzaju podejście znajdujemy również w różnych systemach filozoficznych. Ono dosyć mocno wyczerpuje takie typowe sposoby interpretowania rzeczywistości, które niezależnie od tego, czy przyklejamy sobie etykietkę buddysta, chrześcijanin, ateista czy coś, to zwykle i tak trzymamy się tych schematów, że albo uważamy, że coś jest, albo nie ma, albo że właściwie to zarówno jest, ale nie jest, albo ani nie to, ani nie tamto. I to się nazywa tymi czterema takimi skrajnymi postawami, jak to powiedzieć, mentalnymi, czterema sposobami opisywania rzeczywistości. I to, co w naukach środkowej ścieżki, Madhyamaki, to, co w naukach przedstawionych właśnie w tym tekście się podkreśla zawsze, że prawdziwa natura rzeczywistości nie da się opisać poprzez żadną z tych czterech skrajności. Gdybyśmy chcieli na przykład co do samej postrzegającej świadomości, co do umysłu, zadać pytanie, czy on jest, to jeśli powiemy, że jest, jesteśmy kłamcami, ponieważ nie da się nigdzie pokazać żadnej rzeczy, która by posiadała cechy, jakie przypisujemy różnym obiektom, twierdząc, że one są. Nie jest w jakimś miejscu, nie ma jakiegoś kształtu, zapachu, nie jest w jakimś kierunku. To, co mówimy o tych wszystkich cechach świadomości, ona jest pozbawiona cechach, czy może nie inaczej, o tym, jaka jest natura świadomości, jest pozbawiona wszelkich takich cech, więc nie można powiedzieć, że jest czymś. Ale nie można też, no stąd nawet, już też to cytowałem, ale powtórzę jeszcze raz, w modlitwie Mahamudry trzeci Karmapa mówi, nie ma czegoś takiego jak umysł. Nawet Buddowie nigdy go nie widzieli. Nie jest jednak nicością, gdyż jest podstawą samsary i nirwany. Więc jeśli próbujemy powiedzieć, nie ma umysłu, to też jesteśmy kłamcami, no bo w końcu nie da się niczego ukazać takiego jak umysł, a jednak czujemy się szczęśliwi lub nieszczęśliwi, zadowoleni, niezadowoleni. Ten umysł, który podlega ułudzie, doświadcza właśnie samsary. Samsara to jest bycie, kiedy umysł jest w stanie ułudy, a kiedy jest wolny od ułudy, wtedy wszystkie właściwości Buddy się przejawiają. Wtedy jest to, co nazywamy tą wielką nirwaną czy stanem Buddy. Więc powiedzenie, że nie ma umysłu, też jest nieprawdziwe. Że zarówno jest, jak i nie jest, to też jest tylko taki intelektualny wytwór, który w żaden sposób nie odnosi się do tego, czym albo jakim umysł jest naprawdę. To, że ani to, ani tamto, też jest tylko intelektualnym wytworem. Dlatego komentarz Lodrotaje właśnie mówi, że jeśli naprawdę zrozumie się współzależne uwarunkowanie, to wypływa z tego całkowita pewność, że zarówno samsara, jak i nirwana wykraczają
poza te cztery skrajne sposoby, można powiedzieć, istnienia, nie da się ich opisać żadnym z tych sposobów. Nie można stwierdzić, że jest lub nie jest. I dotyczy to zarówno samsary, jak i nirwany. I jedno i drugie będzie tutaj opisane, że wyłania się z całej rozmaitości różnych sposobów współzależnego wyłaniania. Bardzo ładne słowo tutaj, wyłaniania, powstawania lub wyłaniania, wyłaniania się. Więc jak mówi tutaj Karmapa, w oparciu o głęboką, doskonałą wiedzę wrodzoną, to znaczy wiedza wrodzona odnosi się do tej mądrości pierwotnej, która od zawsze była naturą Buddy, która nie jest czymś, co jest wytwarzane na ścieżce, tylko była ona zawsze prawdziwą naturą umysłu, tylko była zakryta splamieniami, zaciemnieniami. Po usunięciu zaciemnień ukaże się taką, jaką była od zawsze. Więc dzięki tej doskonałej, wrodzonej mądrości i dzięki tej mądrości nabytej najpierw na ścieżce, po to, żeby dzięki mądrości nabytej na ścieżce usunie się zaciemnienia i przejawi się ta mądrość od zawsze obecna. Trzeci Karmapa, czyli autor tego, mając te dwa rodzaje mądrości, ukaże, tutaj jest deklaracja, że objaśni przejrzyście, czy też jasno, Salwa, czym jest, czy w jaki sposób odbywa się to współzależne uwarunkowanie. I po tej deklaracji zacznie się już bezpośrednio omawianie 8 aspektów świadomości. Najpierw przez 5 świadomości bram. Bramy, w sensie bramy postrzegania, że poznajemy coś poprzez bramę na przykład wzroku. Wszystko, co wiemy o tym świecie, to przecież poznaliśmy w ten sposób, że coś widzieliśmy, czy widzieliśmy kogoś, kto do nas mówi, coś słyszeliśmy, czuliśmy jakiś zapach, odczuwaliśmy smak, dotykaliśmy. I to jest 5 pierwszych bram poznania. Później przychodzi jeszcze ten 6 aspekt świadomości, w którym rozgrywa się całe to myślenie i wnioskowanie. Wszystko, co wiemy o tym świecie, poznaliśmy poprzez tych 6 bram poznania. Najpierw będzie przedstawione, ale myślę, że to już nie dzisiaj, że to już następnym razem zaczynamy omówienie, przedstawienie tych 5 świadomości związanych ze zmysłami, później 6 świadomość. Jak się zrozumie tych 6 aspektów świadomości, to wtedy stopniowo pokazane są również następne 2. Przy czym jako ciekawostkę już zarzucę, że jeśli chodzi o 8 aspekt świadomości, ten, która jest tą wszechpodstawą, no Karmapa mówi, że tego Budda nauczał tylko tych o najwyższych zdolnościach rozumienia. Dlatego nauczał tego dopiero w ostatnim obrocie kołem dharmy. Bo jest to bardzo, bardzo subtelny temat. Łatwo go błędnie zrozumieć i pomylić z takim właśnie poruszą, jak był w systemie Samkhya, takim doskonałym ja jakimś i tak dalej. Także jest to nauczane stopniowo. Wszystkie te 8 aspektów świadomości będzie to omówione i to, w jaki sposób się one rozgrywają, co już poprzednio troszkę też tytułem wprowadzenia zarzuciłem. Ciekaw jestem, czy macie do tej części pytania, bo to zamyka pewien rozdział. Jeśli nie macie, to mogę zacząć tak przygotowywać do następnego rozdziału, ale warto jest, żebyśmy to dobrze zrozumieli, zanim pójdziemy dalej. No, chciałbym się zapytać, czy dobrze rozumiem te 4 skrajności? Może tak zrozumiałem. Jedna skrajność jest samsara, druga skrajność nie ma samsary. Trzecia skrajność jest nirwana, czwarta nie ma nirwany. Nie. Wszystkie 4 odnoszą się do jakiegoś, można powiedzieć, tego samego obiektu. Pierwsza, samsara jest realnym bytem. Druga,
Nie ma to wszystko takie puste, nie ma żadnej samsary. Trzecie, ona właściwie jest, ale jednocześnie jej nie ma, zarówno jest, jak i nie. Czwarte, że ani nie jest, ani nie jest, żadnym z tych nie da się jej opisać, ale to też jest ciągle tylko takie próba pojęciowego zrozumienia czegoś, co wykracza poza pojęcia. Czym się różni w takim razie trzecia od czwartej? Trzecia jest dwa razy jest i nie jest, a czwarta ani nie to, ani nie tamto, zaprzeczenie obu. Pierwsza jest połączeniem dwóch, tego pierwszego i drugiego, że zarówno jest, jak i nie jest, a trzecia jest zaprzeczeniem obu. Dziękuję. Znaczy czwarta, przepraszam, czwarta jest zaprzeczeniem obu. Zaprzeczeniem, tak jest. A czy mógłbyś powiedzieć jeszcze raz, jakie to są te pięć aspektów mądrości pierwotnej? Okej. Pierwsza z nich, mądrość podobna zwierciadłu. Oczywiście ta dalsza część tekstu będzie je dokładniej omawiać, ale żeby już tak terminologię poznać, się stopniowo wdrażać. Mądrość podobna zwierciadłu. Tu będzie objaśnione, że nazwa bierze się stąd, że tak jak zwierciadło może jednocześnie odbijać wiele obiektów, tak ten aspekt mądrości Buddy widzi jednocześnie wszystkie zjawiska i wszystkie czujące istoty. Ale takie bardziej, powiedziałbym, ludowe opisy, które nieraz powtarzamy, są też takie, że to jest takie doskonałej jakości lustro, a nie krzywe lustro, że widzi wszystko takim, jakim jest, bez zniekształcania, zabarwiania i tak dalej. Chcesz tybetańskie nazwy, czy nie męczyć? Nie, dojdziemy do tego, będą się w tekście pojawiać tybetańskie nazwy, to wtedy. Drugi aspekt to jest mądrość równości. Mądrość równości. Równość oznacza do tego, odnosi się do tego, że widzi się równą czy też jednakową naturę wszystkich zjawisk. Tutaj będzie to też objaśnione, że widzi się, że samsara i nirwana pochodzą z tego samego korzenia, z umysłu, są w takim samym stopniu przejawem umysłu, mają równą naturę, ale na takim bardziej, też jak ja to mówię, takim ludowym czy parafialnym poziomie, to też można tak sobie objaśnić, żeby przeskoczyć z równości samsary, nirwany do tylko zjawisk, jakie postrzega się w samsarze, że wszystkie zjawiska mają taką samą naturę, tak jak na przykład wszystkie przyśnione zjawiska są w takim samym stopniu iluzją. Żadne z nich nie jest bardziej prawdziwe. Czy tak jak odbijające się w lustrze obiekty. Wszystkie są w takim samym stopniu, tylko odbiciami. Żadne z nich nie jest bardziej realne. To jest mądrość równości. Trzecia, mądrość rozróżniająca. Tak to tłumaczymy, rozróżniająca po tybetańsku sosor. Sosor oznacza każdy jeden. Czyli taka mądrość rozumiejąca czy widząca każde zjawisko. W tym sensie, że nie tylko Budda nie tylko widzi, że wszystkie zjawiska mają taką samą naturę, ale jednak każde przejawia się w swój własny, indywidualny sposób z określonych przyczyn i warunków. Czyli gdybyśmy poprzestali tylko na mądrości równości, to by było tak jakby, można powiedzieć, wszystko w jednym smaku. A tymczasem Budda potrafi odróżnić, to się przejawia tak, a to się przejawia tak. To przynosi szczęście, to przynosi cierpienie tym, którzy są w tej iluzji i traktują tą iluzję jako coś realnego. Więc każde pojedyncze zjawisko, jak się przejawia, to rozumie Budda. To jest mądrość rozróżniająca. Czwarta, mądrość spełniająca. I tu w tybetańskim są dwie nazwy. Jedna to jest, że spełniająca działania, inne można przetłumaczyć spełniająca potrzeby. Chodzi o to, że widząc potrzeby czujących istot, Budda jest w stanie przejawić taki rodzaj aktywności, ma wiedzę o tym, jak zadziałać, żeby dla każdej istoty ukazać to, czego ona właśnie potrzebuje. Czyli spełnia potrzeby wszystkich istot, czy też spełnia wszystkie działania, jakie są potrzebne do spełnienia. I wreszcie piąta. Zwykle jej nie tłumaczymy,
tylko zostawiamy sanskrycką nazwę, mądrość Dharmadhatu. Dharmadhatu znaczy tyle, co sfera dharmy, sfera prawdy. Ona jest opisana jako ta, z której wyłaniają się wszystkie inne mądrości, w której przejawiają się, z której przejawiają się, są wszystkie inne mądrości w niej. Każda z tych mądrości jest przeciwnością jednej z trucizn umysłu, czy też można powiedzieć oczyszczonym aspektem każdej z trucizn. I tak jak na przykład głupota jest podstawą wszystkich innych tych splamień, trucizn umysłu, tak właśnie oczyszczenie głupoty to jest podstawa tych wszystkich mądrości, mądrość Dharmadhatu. To jeśli już zacząłem, to tylko do tych czterech pozostałych, jakimi są one, no można powiedzieć, przeciwnościami, chociaż nie jest to precyzyjnie. Precyzyjnie jest tym oczyszczeniem. Mądrość podobna zwierciadłu to oczyszczony aspekt gniewu. Mądrość równości to oczyszczony aspekt dumy. Mądrość rozróżniająca pożądania. Spełniająca potrzeby, zazdrość. I mądrość Dharmadhatu, głupota. Okej. Wyczerpałem? Może ja mam pytanie. Czy każdy ma prywatną alaję, czy jest jedna wielka alaja? Jeden wielki zbiornik, z którego wszyscy czerpiemy. Pytanie należy do kategorii tych, w których nie ma odpowiedzi tak lub nie, jeden lub wiele. To jest tak, że jeśli, i tu cytuję, ponieważ kiedyś tłumaczyłem to pytanie i Rinpoche odpowiadał na nie w ten sposób, że jeśli nie rozpoznamy natury alai, to staje się podstawą indywidualnych bytów. Czyli, to dobrze, dokończę zdanie. Ale jeśli rozpoznajemy, to wtedy jest dharmakają. I myk polega na tym, że dharmakaja, czyli no sama esencja przebudzenia, sama istota stanu Buddy, wśród swoich właściwości jako podstawową pierwszą ma wymienianą to, że jest poza kategoriami jednego czy wielu. Niewłaściwe pytanie to też nie ma właściwej odpowiedzi na pytanie, czy każdy Budda ma prywatną alaję, czy też rozpływają się w takim czymś jednym, wspólnym, nie wiadomo czym. A później patrzymy, jednak przejawia się każdy Budda na swój sposób, z własnej aktywności, własna historia jakaś i tak dalej. Więc nie jest tak, że... A z drugiej strony jest niepodzielna, czyli nie ma tak, że każdy Budda ma swoją prywatną dharmakaję. Czyli jest poza tym naszym właśnie typowym myśleniem jeden lub wiele. Jedna lub wiele. Albo tak lub nie. Ale jeśli się nie rozpoznaje, to faktycznie jest podstawą indywidualnych bytów. Przy czym przestrzegam, to jest właśnie ten niebezpieczny punkt. Żebyśmy nie zaczęli myśleć, że alaja istnieje sama z siebie, sama w sobie. Że jest czymś takim realnie istniejącym. Ona istnieje tylko wtedy, czy te w tym kontekście, kiedy z nagromadzonych w niej nawykowych skłonności, tych śladów, tych ziarenek, bakciaków, przejawia się siedem aspektów świadomości. Znajdziemy tu w tym tekście takie stwierdzenie, że kiedy siedem aspektów świadomości, kiedy im zaprzeczyć, w sensie kiedy je zanihilować, to alai też nie ma. Ona się przejawia przez współzależne uwarunkowanie. Jak jest siedem aspektów świadomości, to jest alaja. Jak nie ma siedmiu aspektów świadomości, to alaja sama z siebie nie jest jakimś prabytem, jakimś takim, nie wiem, czymś takim realnie samo z siebie istniejącym. Ale dopóki jesteśmy w ułudzie, to można powiedzieć, że tak, że alaja, to też pamiętam, jestem gotów takie śmiałe stwierdzenie, bo też pamiętam, takie pytanie padało i Rinpoche odpowiadał, że tak, z życia na życie przenosi się alaja ze wszystkimi bakciakami.
sześć zbiorów świadomości, no przecież one są oparte o to ciało, o te zmysły, one ulegają rozkładowi, tak samo siódma świadomość. Przechodzimy przecież przez taki, na początku stanu bardzo, przez ten stan, w którym wszystkie mentalne aktywności zanikają, takie, można powiedzieć, czarne nic przez jakiś czas. Wszystkie rodzaje świadomości przestają się przejawiać, a później na skutek nagromadzonych bakciaków znowu przejawia się sześć aspektów świadomości, więc w związku z tym również ta siódma złudzona świadomość. Nie. To trochę tak, jakby te cząsteczki powietrza myślały, że są osobno i same, a tworzą jedną całą masę powietrza i po prostu te alaja to jest właśnie taki zbiór jakby tych drobnych cząstek. Nie. Dobrze rozumiem? Bałbym się takiego stwierdzenia. Bo troszkę brzmi w tym przede wszystkim, że istnieją jakieś cząstki. To jest wszystko takie bardzo śliskie i delikatne. Każde stwierdzenie można obalić, bo co się nie powie, to nie oddaje rzeczywistości. Ale nie, że każda z cząstek powietrza myśli, że jest... Boję się tego stwierdzenia. To znaczy, no, jedni postrzegają to jako osobne cząstki, a dla innych jest to po prostu powietrze, którym się oddycha, czy po prostu jest, ale go nie ma, nie? Na takiej zasadzie, no jakby jakaś taka analogia. A może dlatego, że dzisiaj jestem w trybie zombie. Naprawdę, po tygodniu dosyć w miarę intensywnej tutaj praktyki i tego wszystkiego. Wczoraj jeszcze tak nie do końca odpocząłem. Naprawdę, słabo kojarzę, nie nadążam za analogią. I nie biorę odpowiedzialności za wszystko, co dzisiaj powiedziałem, bo tak coś ze mnie wypływa, ale nie wiem co. Myśli, że to wystarczy. To jest niepowtórny przykład po prostu. Okej. Okay. No właśnie, nie wiesz... Ja wolę się trzymać przykładów, które pochodzą z klasycznych tekstów albo przynajmniej z ust wielkich uczonych, bo wtedy wiem, że taki przykład jest na pewno trafny. Jak sam tworzę jakieś przykłady, to nigdy nie jestem pewien, jakie pułapki się w tym czają. Mam takie pytanie, co się w takim razie dzieje z alają w takim głębokim śnie bez marzeń sennych, kiedy nie przejawiają się świadomości, te siedem świadomości? To ona jest? Czy jej nie ma? Czy jak to jest? Bo nie można powiedzieć, że ona znika, dlatego że nie przestajemy być tą czującą istotą. Ciągle przejawia się w tym stanie głębokiego snu bez marzeń sennych jedna z tych pięciu trucizn umysłu, timuk. To, co nazywamy głupotą, otępieniem, która jest doprowadzana do takiej bardzo dużej intensywności, takie zupełne otępienie. Ale z tego, co wiem, to nie jest tak, że alaja zanika czy wygasa. Nawet w stanie, w tym stanie, to samo jest w stanie umierania. Kiedy wszystkie siedem aspektów świadomości przestaje się przejawiać, to nie mówimy, że alaja zanika wtedy. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam. Jeżeli istnieje, to powiedzieli, że kiedy przejawia się siedem aspektów świadomości, to znaczy, że taki ja wysnułam wniosek, że zanika, kiedy osiągnie się nirwanę. Tak. Tak. Tak naprawdę, ponieważ alai nie można w ogóle rozpatrywać w oderwaniu od tych nawykowych skłonności, tych śladów, tych ziarenek, bakciaków, które są w niej. I jak dowiemy się z dalszej lektury, to wszystkie bakciaki, które są, te właśnie ślady, nasionka, że one są do końca oczyszczone dopiero kiedy Budda zasiada pod drzewem Bodhi na koniec 10 stopnia Bodhisattwy przez tak zwane Vajra Samadhi, oczyszcza wszystkie bakciaki do końca i staje się Buddą. Do tego czasu jest się jeszcze gdzieś tam, nawet jak jest się wielkim Bodhisattwą, to nie jest się Buddą, czyli nie jest się jeszcze zupełnie po stronie nirwany. To zresztą jest jako ciekawostka, chociaż już jest 20, ale jeszcze dopowiem jako ciekawostkę, jak różnie interpretuje się stan Buddy na przykład w tradycji nauk pierwszego obrotu Koendarmy, ale również będzie to się odnosić wtedy do kanonu palijskiego czy Terawady.
Mianowicie jest tak, że kiedy Budda osiąga przebudzenie pod stanem, pod drzewem Bodhi, to jego umysł zostaje oczyszczony, ale dalsza aktywność ciała i mowy to jest jeszcze, można powiedzieć, wypalanie się resztek bakciaków. I dlatego w opowieściach z tej kategorii znajdujemy takie podejście, jakby ciało, na przykład ciało Buddy czy mowa, były jeszcze w pewien sposób uwarunkowane. Dlatego znajdujemy na przykład te sutry, które mówią o tym, jak Devadatta próbował zabić Buddę, zrzucił ten głaz, który się rozpadł na dwie części, bo Budda siedział pod skałą, głaz się rozpadł na dwie części, ale mimo wszystko upadając skaleczył mały palec u nogi Buddy. No i uczniowie wtedy zapytali, jak to jest doskonały Budda, a mógł ulec zranieniu, jak to się dzieje. Przy tej okazji Budda opowiedział tę sławną sutrę o tym, że przez wiele żywotów się on z Devadattą ciągle odradzali w pobliżu i że właśnie na przykład ileś tam żywotów wcześniej przyszły Budda, w tych opowieściach zawsze jest nazywany bodhisattwą, był kapitanem statku, na którym było tych 500, nie będę całej historii opowiadać, bo znacie, ale odpowiem, do której historii się to odnosi, na której było tych 500 kupców, którzy byli gdzieś tam w wyprawie zamorskiej, odnieśli sukces, wracali szczęśliwi do rodziny, tylko jeden, i to ten przyszły Devadatta. Coś tam przepił, przehulał, nic nie zrobił i jak już wracali, to był taki zły na to, że zawistny o to, że inni mają sukces, że chciał zatopić statek, czyli sam by też utonął, ale umarłby obarczony morderstwem 500 osób. Ten kapitan, będąc w sytuacji, w której nie było żadnej innej alternatywy, tylko albo pozwolić, żeby to się stało, albo powstrzymać tego niedobrego kupca poprzez zabicie go, on go zabił i w ten sposób uratował życie 500 ludzi. Ten kupiec i tak by za chwilę zginął tylko z karmą zabicia 500. I historie mówią, że oczywiście, gdyby to robił z nienawiści, no to by był po prostu zwykłym złym, ale on był powodowany wyłącznie współczuciem i to ten kapitan był tym przyszłym Buddą, a ten Devadatta go próbował zabić, bo karma mimo wszystko działa, ale ponieważ taka była czysta intencja, to Budda nie został zabity, tylko lekko skaleczony. Skutki były takie o wiele mniejsze, ale ta historia pokazuje, jakby ciało Buddy podlegało jeszcze karmicznym skutkom. Dlatego w tych naukach mówi się, że z chwilą śmierci, jak Budda opuszcza fizyczne ciało, to skończyły się wszystkie bakciaki i dlatego się to nazywa Maha Pari Nirvana. Maha, czyli wielkie pari poza, wielkie wyjście poza, skończyło się już to wszystko. A więc w tym podejściu, jeśli mówimy o Buddzie, to obiektem schronienia jest umysł Buddy, ale ciało i mowa Buddy nie są jeszcze obiektem schronienia. W Mahajanie mówi się, że ciało, mowa i umysł, wszystkie trzy są obiektem schronienia i to, że ta sama historia, widziana przez tych samych ludzi, że Devadatta zrzucił kamień i skaleczył Buddę, jest interpretowana przez bodhisattwów w ten sposób, że Budda umownie, jeden z rinpoczów tak to pół żartem nazwał, odgrywa taki teatrzyk po to, żeby nas czegoś nauczyć. Ale to jest wszystko nie na skutek jakiejś karmy, tylko Budda specjalnie rozgrywa taką grę, powiedzmy, żeby w ten sposób uczyć czujące istoty, wpoić im nauki o karmie i tak dalej, i tak dalej. Ale że z chwilą osiągnięcia stanu Buddy już i ciało, i mowa, umysł, już od chwili, kiedy pod drzewem Bodhi został Buddą, jest całkowicie tym obiektem schronienia ciało, mowa i umysł. I to, co się dzieje ciałem i mową, nie jest przypadkowe, tylko jest tą specjalną aktywnością mającą prowadzić czujące istoty. Więc tu jest na przykład taka różnica w interpretowaniu. Ja mam pytanie, jak może zaniknąć alaja przed osiągnięciem samym Buddy, skoro w niej są przechowane bakciaki? Jakby zanikła alaja, na przykład po śmierci, to bakciaki też by zanikły, prawda? Nie, nieprawda. A jak? Właśnie bakciaki są przenoszone z życia na życie. To jest jedyne, co przechodzi, to tylko te właśnie takie nawykowe skłonności, pewne takie wzorce, to jest to, co przechodzi z życia na życie i alaja nie ginie. Z chwilą osiągnięcia stanu Buddy, kiedy alaja jest całkowicie oczyszczona, wówczas ukazuje się jej prawdziwa natura, którą jest Dharmakaya.
to, co zwykłym istotą z powodu tego dualistycznego lgnięcia jawi się jako alaya, Buddzie jawi się jako mądrość podobna zwierciadłu. W tym sensie zanika, że przestaje być alają, przestaje być uwarunkowaną świadomością, tylko przejawia się jako mądrość podobna zwierciadłu. Nie jest to, że coś znika i coś w to miejsce się pojawia, tylko przestaje być ułuda i widzi się, jak rzeczy naprawdę się mają i my nadajemy temu nazwę. Koniec alai, początek dharmakai, chociaż to są tylko słowa, które kłamią. Dharmakaja jest zawsze ponad czasem, nigdy nie zaczęła istnieć, nie przestanie istnieć. Ale nazewnictwo jest takie, że jak to urzeczywistnimy, to nazywamy, czy jak ktoś urzeczywistni, to używamy nazwy dharmakaja. Dopóki ktoś nie rozpozna natury, używamy nazwy alaya. Czyli znika coś, czego nie było. Tak, znika ułuda. To zupełnie tak jak ten przykład z wężem, którego nigdy nie było, tylko nam się zdawało, że był. I nie zniknął wąż. Zniknęło złudzenie węża. A węża nigdy nie było.